Cześć, witam was z tej strony Wójcik. Dzisiaj zrobimy sobie drafta, dobra. 4-3-3. No i co? Ronaldo, Soldado, Rodrigo. Na razie nie będzie Goretzka, Busquets, Totti, Iniesta, Lucas Digne, Garay. Barzagli. Następny zawodnik to będzie Hector Bellerin oraz Fabiański, dobra. Teraz tak. Neuer, Bonucci, Sergio Ramos, Toni Kroos. No i dobra, mamy 100 zgrania i pięknie. Teraz Martiala wyjmiemy. Następnym graczem będzie Musa. Teraz Lucas Vazquez, Lopez, Lionel Messi idealnie. Ktoś na napad jeszcze by się przydał. Montoya pójdzie na... A dobra, niech Bellerin zostanie. Tutaj będzie Suarez, ale on się nie nadaje do składu. No i Carlos Vela może na napad pójść. No i dobra, draft 189. Jedziemy z meczami. Pierwszy mecz z Liverpoolem. Bellerin w 19 minucie, Firmino wyrównał. No i wygrywamy 4-1. Dobra, następny mecz. Z Arsenalem przegrywamy. Czy uda nam się podnieść z kolan, czy nie? W ostatniej chwili, w 78 minucie, Vela na 3-2. No i dobra, z West Hamem powinno być już trochę lżej. Tak jest, 3-0. A ostatecznie 5-1. No i mecz z Juventusem finałowy. Zobaczymy, czy wygramy. Iniesta, 30 minuta. No i to by było na tyle. Nie, jeszcze Ronaldo w 73. No i 2-0. Dobra. Otwieramy paczki. Pierwsza będzie Janckę. Druga paczka to będzie Ezil, którego już mam. Zaza Asamoah. I jeszcze druga paczka to będzie Holland. No to tak średnio. Dobra, jedziemy wydać reszty końców. Paczka za 100 tysięcy. I czy będzie coś ciekawego? Będzie Inform Rida. Czy zostaje nam 40 tysięcy, więc musimy przejść do zwykłych za 7,5. Pierwsza paczka za 7,5 to będzie def. Druga paczka to będzie Inform Suso. Kolejna paczka to będzie Young, nie, Walcott. Zostało 30 tysięcy. Następna paczka to będzie kolejny Inform, czyli Luis. Ale ja go już mam. Następna paczka to będzie Nuri Sahin. Lecimy do paczki za 50 tysięcy, bo nam starczy akurat. I to będzie Yaya Touré. 21 tysięcy zostało, czyli jeszcze kilka paczek. Nkolu. 18 tysięcy, no to tak na dwie paczki, dwie albo trzy, chyba że coś trafimy. Gomez,
No i jeszcze przedostatnia paczka, tak mi się wydaje. To będzie Agirre Redkse. No i albo ostatnia, albo przedostatnia, jeszcze raz na serio, to będzie Juan Mata. No i ostatnia, bo dajże paczka, to będzie João Mario. No i dobra, ja się z wami żegnam, zapraszam do następnego odcinka i cześć.